being told that I was special. A prodigy of vast potential. I came to the Ishari Sanctum, seeking what knowledge I could glean from the Masters. But I found them fearful of the truth. I would learn nothing from them. I could have helped all men become Nephilim and ushered in a golden age. But my heroic brothers could not accept. Yo, witam panie i panowie, witam państwa. Z tej strony Dobbs i tak jak można było się tego spodziewać, możecie się spodziewać troszeczkę więcej gameplayu z samego Diablo 3 na moim kanale. I tak jak sami widzicie, przemierzamy tutaj pustkowia w poszukiwaniu Zoltana, ale nie o tym tutaj mowa, nie będę w tym momencie spoilerował samej fabuły. To co sami dostrzeżecie, to w tym momencie już jest wasza sprawa, jeżeli chcecie to oglądać. Nie jest ten gameplay robiony jako samo przejście, jako walkthrough. Ten gameplay jest po to, aby was zachęcić do samego kupna gry, także broń Boże, nie dostaję żadnych pieniędzy, nie pomyślcie sobie, nie dostaję żadnych pieniędzy od Blizzarda. Po prostu ta gra podoba mi się na tyle, iż moim zdaniem jest warta waszej uwagi i samego zainteresowania się nią. Dzisiaj, moi drodzy, gameplay będzie troszeczkę inny, gdyż tak naprawdę nie podróżuję sam. Podróżuję w towarzystwie mojego dobrego kolegi i tutaj będą już właśnie elementy, które moim zdaniem w Diablo 3 to właśnie jest jedna z tych pozycji, które tak naprawdę odróżniają tą grę od innych, gdyż właśnie funkcja kooperacji tutaj właśnie w tej produkcji stoi na bardzo, bardzo wysokim poziomie i daje ona niebywałą radość, jeżeli właśnie chodzi o eksplorację samego terenu, jeżeli chodzi o samą integrację i interakcję związaną właśnie z bohaterami i między nimi. Także serdecznie zapraszam do samego oglądania. Korzystając jeszcze właśnie z samej okazji, chciałbym tak samo zaprosić na kanał mojego tutaj kompana. Kanał nazywa się Krypta Gracza i tam będziecie mogli zobaczyć sobie też między innymi gameplaye z Diablo 3, które powinny was zainteresować, jeżeli jesteście w tej serii, jeżeli siedzicie po prostu w tym temacie, tak? Także i będzie tam masa rzeczy, które też zasługują na uwagę. Link do kanału umieszczę w deskrypcji. Także nie powinno być problemu, abyście się spokojnie przenieśli. Może nawet zobaczycie czasami tam mnie gdzieś w tle, jak zasuwam swoim czarodziejem i w tym momencie korzystam z czarnej magii. No, ale w tym momencie żarty na bok i chciałbym porozmawiać sobie tutaj o samym Diablo 3, o tym jak to wygląda. Jest to dalsza część tak naprawdę samego gameplayu, który prezentowałem wam wcześniej, ale tak jak już wcześniej zauważyłem, nie jest to walkthrough, moi drodzy, to już jest naprawdę troszeczkę dalej. To już jest troszeczkę dalej, moi drodzy. I w tym momencie chciałbym zauważyć, jak postać czarodzieja ewoluuje. Na jakim poziomie tak naprawdę już teraz wygląda sama rozgrywka. Wcześniej musiałem robić bardzo dużo uników, bardzo dużo uskoków. Nie mówię, teraz gramy w koopie. Wiem, że może się wydawać łatwiej, ale wcale też tak nie jest, dlatego że nasi przeciwnicy też rosną w siłę, jeżeli nas jest więcej. Także same wymagania gra stawia odrobinę wyżej, musimy o tym pamiętać. Natomiast same umiejętności, którymi teraz właśnie władam jako swoim wizardem, moim zdaniem są naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o sam level, to jest bodajże 21 dopiero. I szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że ta postać ma taki impet. Tak jak już wcześniej mówiłem, wcześniej miałem możliwość grania Monkiem, którym tutaj właśnie burza sobie
teraz właśnie pogrywa. Ja raczej mączką grałem, przepraszam, bo to była wersja żeńska tej samej postaci i muszę powiedzieć, że naprawdę świetna postać. Miałem możliwość grania Warriorem, tak samo grałem samym Hunterem, także to były postacie, które niewątpliwie dały mi wielki, wielki fan i szczerze mówiąc, za każdym razem, kiedy przechodziłem grę i widziałem tak naprawdę, jak te postacie się rozwijają, miałem wrażenie, że tak, to jest ta postać, tą właśnie chciałem grać, prawda? Niestety mój gameplay na PC przerwałem i właśnie powróciłem tutaj już na PlayStation 3. Tak jak już wcześniej wspominałem, zostaje mi w sumie dwie postacie do ogrania i właśnie to był Wizard oraz Witch Doctor. Zacząłem sobie od Wizarda i szczerze mówiąc jestem zdziwiony, bo to co ta klasa prezentuje na swój poziom, mam na myśli 21, naprawdę zasługuje na uwagę. Jeżeli potrafimy ostrożnie, roztropnie grać i nie pchamy się w wir samej walki, moi drodzy, naprawdę ta klasa potrafi dużo zdziałać. Zarówno zaklęcia obszarowe, jak i bezpośredni impet w uderzeniu na wroga. Tak jak tutaj widzicie, no po prostu ja wypuszczam sobie efekty pogodowe, władam piorunami, potrafię miotać trąbami powietrznymi i to są wszystko ataki obszarowe, a oprócz tego potrafię wyprowadzić sobie coś na styl Kamehameha, prawda, z Dragon Balla, wiązkę mocy, która tak naprawdę torpeduje przeciwnika, jeśli chodzi o damage. Także naprawdę gorąco, gorąco polecam tą klasę, gdyż jak widzicie, potrafi ona wiele. Można oczywiście sobie ustawiać ją na różne sposoby, co moim zdaniem właśnie w Diablo 3 to właśnie odróżnia tą część od poprzednich, gdyż tak naprawdę w poprzednich Diablo mogliśmy skupić się na danych wybranych umiejętnościach i tak naprawdę je masterować. I w tym momencie ja nie mówię, że to jest złym rozwiązaniem, to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo tak naprawdę jeżeli zdołaliśmy zmasterować coś na bardzo, bardzo wysokim poziomie, byliśmy w stanie zrobić tą postać właśnie wyjątkową, jakąś jedyną w swoim rodzaju i bardzo, bardzo się to chwali, ja to rozumiem i tak naprawdę to rozwiązanie bardzo mi się podoba. Natomiast musimy tutaj zauważyć, że Blizzard musiał podejść do tej odsłony gry nieco inaczej, dlatego że tak jak wcześniej wspominałem, my musieliśmy czekać jako konsolowa brać 15 lat na to, aby ta gra zawitała jeszcze raz w naszych czytnikach. I moi drodzy, pojawiło się troszeczkę nowych graczy przez te 15 lat. Musimy o tym pamiętać, że tak naprawdę ten cykl gamingowy, on co roku nabiera coraz to większego rozmachu. Ta populacja ludzi, która zaczyna grać i zaczyna przebywać w ogóle w świecie gier, jest coraz, coraz większa. Także nie widzę sensu tak naprawdę upierania się i zostawiania mechaniki gry jakby w miejscu, gdzie tak naprawdę my musimy wyjść naprzeciw tak samo nowym graczom. Tu nie chodzi o to tylko, aby zadowolić starych graczy, bo w tym momencie Blizzard zdaje sobie sprawę, że dobrze, tych graczy już mamy, ci gracze na pewno kupią tą grę. Ale musimy tak samo pamiętać o nowej krwi, o nowych towarzyszach, którzy będą chcieli spojrzeć w stronę tej produkcji i tak naprawdę będą się chcieli zanurzyć w otchłań, którą ona tak samo proponuje. I system, który oni tutaj zaproponowali, jeżeli chodzi o prowadzenie postaci, wydaje mi się bardzo dobry. Jest to bardzo, bardzo elastyczny system, moi drodzy. Jest to system, który tak naprawdę pozwala nam masterować skille, aczkolwiek my możemy w każdej dowolnej chwili zmienić nasze skille. Także ja w tym momencie mogę się zatrzymać, zmienić sobie totalnie wszystko i tak naprawdę ja widzę, jak moja postać reaguje na otoczenie. Jeżeli ja podchodzę do wroga i stwierdzam, że na przykład nie pobiję go jedną metodą, ja mogę się wycofać, zmienić zestaw skilli, podejść do niego jeszcze raz. Także są to rzeczy, które tak naprawdę
nigdy nie były proponowane we wcześniejszych częściach Diablo. Hardkorowi fani uważają to za osłabienie pod kątem samej rozgrywki. Moim zdaniem jest to po prostu większa wariacja, jest to dawanie większej swobody graczowi, jeżeli chodzi o wypracowanie sobie swojego własnego stylu gry. Moim zdaniem naprawdę świetna propozycja, jeśli chodzi o właśnie tą odsłonę serii. Także, tak jak mówiłem wcześniej, gorąco zapraszam, sprawdźcie sobie, bo tak naprawdę to, co widzicie, to, co wam pokazuję, to są tylko wizualia. Natomiast jeżeli my już przejdziemy tą grę pierwszy raz na poziomie normalnym, potem bodajże wchodzimy na Nightmare, to jest kolejny poziom i tak naprawdę widzimy, jak ten lód zaczyna coraz lepiej wyglądać, coraz lepszą tak naprawdę, coraz lepsze umiejętności nasza postać zaczyna dostawać i to, jak zaczynamy ją masterować, tu zaczynamy widzieć progres w tym wszystkim. Także tak naprawdę, moi drodzy, musimy pamiętać właśnie o tym, że jak już dojdziemy do poziomu Hell, będziemy znać swoją postać, będziemy widzieć tak naprawdę, czym dysponuje oraz jakie skille tak naprawdę nam pasowały i co tak naprawdę nas zainteresowało w robieniu tego wszystkiego, przemierzaniu tej całej drogi, którą właśnie byliśmy w stanie przebyć razem z naszą postacią. Moi drodzy, to jest naprawdę niebywałe, jak właśnie takie małe rzeczy, przebywanie właśnie w świecie gry i ogólnie dodawanie coraz to nowych umiejętności, próbowanie tak naprawdę czegoś nowego, to jest niebywałe, jak tak naprawdę poszerza nam to cały wachlarz gry, który może zostać zaoferowany oraz może zostać wykorzystany przez nas jako graczy. Także to są właśnie sprawy, które chciałem poruszyć między innymi w czasie tego gameplaya, w czasie ukazywania wam drogi po Zoltana Kula. Jak widzicie, sam Zoltan został pokonany. Nie sprawiło nam to jakiegoś większego problemu, na pewno nie na poziomie normal. Musimy sobie cały czas zdawać sprawę, że jest to cały czas początek gry i tak naprawdę wszystko, co tak naprawdę najgorsze, a zarazem najlepsze, cały czas jest przed nami. Moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego, jak tak naprawdę jeszcze raz gorąco zachęcić was do tej produkcji oraz zaprosić was tak samo do następnych odcinków, które niewątpliwie pojawią się na moim kanale i będą starały się wam właśnie przedstawić co bardziej ciekawe momenty, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, jak i ukazanie właśnie Diablo z tej dobrej, czystej perspektywy fajnego hack and slasha oraz całkiem przyjemnego RPGa. Także nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać się z wami. Zapraszam oczywiście do lajkowania, komentowania oraz samej subskrypcji oraz odwiedzenia kanału mojego dobrego znajomego, Kryptagracza. Serdecznie polecam. Do zobaczenia. The prophecies they contained showed me all that might come to pass and all that I might become. Then, a star fell from the heavens, the sign that my moment had come. I will go west to Tristram, to stop the darkness that the star portends, and fulfill the destiny that beckons me.